Babeczka Hania i Grymasek. Bal w smoczym zamku. Raz, dwa, trzy. 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 Dajcie! Nigdy nie nauczę się tańczyć, to dla mnie za trudne. Zaraz jedziemy na bal do księżniczki Dragonki. Spróbuj jeszcze raz, Grymasku. Wysuń prawą łapkę do przodu. O, tak. Samochód już czeka, pośpieszcie się, kochani. Hurra! Może zostanę w domu i pogrymaszę sobie troszeczkę. Nie ma mowy, Grymasku. Trochę, Grymasku. Staram się jak mogę. Ale z ciebie nie zdara. Masz rację. Jestem beznadziejnym tancerzem. Na pewno znajdzie się tu ktoś lepszy ode mnie. Pozwól, że się przedstawię. Książę Dukat. Mogę cię prosić do tańca? Nie widziałem go. Zatańczymy jeszcze? Najpierw muszę znaleźć Grymaska. Gdzie jest Grymasek? Może tutaj? Grymasku? Grymasku? Wszystko dlatego, że nazwałam go niezdarą. Grymasek. Na pewno jest mu teraz bardzo smutno. Ciekawe, czyj to pokój. No, jedz, Grymasku. To moje ulubione kwaśne żelki. Dlaczego każesz mi jeść coś tak niedobrego? Księżniczka Hania... Księżniczka Hania nazwała cię niezdarą. To prawda. Jestem pewna, że już o tobie zapomniała. Teraz ja się tobą opiekuję. O nie, muszę coś zrobić. Grymasku, przepraszam, że nazwałam cię niezdarą. Myślałem, że już nie chcesz się ze mną przyjaźnić, bo nie potrafię tańczyć. Wiem, że sprawiłam ci przykrość. Wybaczysz mi? Oczywiście, w końcu jestem twoim przyjacielem. Jeśli chcesz, możemy zaraz wracać do domu. No cóż, nie mogę cię zatrzymać, Grymasku. Ty i Hania jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Moja klatka na papuszki znów będzie pusta. Dragonko, chciałabyś mieć papuszki? To moje największe marzenie. Chyba wiem, jak je spełnić. Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Grymasku, potrafisz wyczarować papuszki, prawda? No, mogę spróbować. Hokus pokus, skrzydła dziób, ogon grzbiet i piórek w brud. O, hokus pokus po raz drugi wyczaruje dwie papugi. Są przepiękne, dziękuję. Teraz już chyba możemy wracać do domu. Ale obiecajcie, że niedługo mnie odwiedzicie. Wszystko dobrze się skończyło. Tak, Grymasek znów pokazał swój talent do magicznych sztuczek. A tańczyć pewnie jeszcze kiedyś się nauczy. Dobranoc. Dobranoc, kochanie. Wiecie co? Nieważne, czy Grymasek potrafi tańczyć. Przecież nie każdy musi być dobry we wszystkim. Ważne, że potrafi wybaczać, jak prawdziwy przyjaciel. Dobranoc.